Dobry wieczór Państwu. 12 grudnia 2017 roku, minęła 18 czasu polskiego. Witam serdecznie na spotkaniu związanym z teorią potencjalnych stref popytu i podaży przygotowaną przez firmę Tickmill. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeśli chodzi o stronę teoretyczną, to jeśli się dobrze orientuję, to nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Także podsumujemy sobie dwa poprzednie, właściwie przedostatnie, bo ostatnio podsumowywaliśmy to, które było poprzednio. Dzisiaj troszeczkę podsumujemy, przynajmniej spróbujemy podsumować poprzednie, plus dopowiem kilka rzeczy, kilka szczegółów, które mogą się Państwu przydać, plus w ramach całości podsumowania na wykresie, czyli taka, jeśli można to tak nazwać w ten sposób, taka analiza od samego początku do samego końca, mniej więcej, oczywiście ciężko jest zrobić to w przeciągu raptem 3-godzinnych spotkań, natomiast na tyle, na ile będę mógł, zrobimy sobie tą analizę od góry do dołu z uwzględnieniem punktów, na które zwracam uwagę, natomiast całość od strony praktycznej będziemy podsumowywali w czwartek w spotkaniu tak zwanej sesji live, start o 9, na którą serdecznie już teraz Państwa zapraszam. W związku z tym, ja myślę, że tak, zrobimy sobie jeden z wykresów odrobinę mniejszym i zrobimy sobie kwestie związane z szybkim przypomnieniem, zwłaszcza kwestii związanych ze swingami, z niedokończonym biznesem i z obroną złamanych swingów. Przede wszystkim przypomnienie, co ja rozumiem przez swing górny i swing dolny. OK. Jedno zastrzeżenie, te górne cienie, które akurat tutaj w przypadku tych przykładów się pojawiają, to nie jest tak, że to jest jakaś niezbędna konieczność. Oczywiście wiemy, że życie płata różne figle i te i kwestie tych świeczek i kształtu mają prawo być różne. OK. I już prawie jesteśmy na miejscu. No to jedziemy. Najpierw kwestia, co ja rozumiem przez tak zwany swing górny, albo co ja rozumiem przez tak zwany swing dolny. W związku z tym swing górny to jest kwestia świecy, która osiągnęła pewien szczyt i poprzednia świeca miała ten szczyt niższy i kolejna zamknięta świeca również niższy, czyli ta środkowa świeca osiągnęła najwyższy szczyt. Ja wspominałem, że definicji związanych ze swingiem, ze swing tradingiem, z tym, jak wyglądają swingi, jest tyle, ilu jest prawdopodobnie traderów, czyli to będziemy określali tak zwanym swingiem górnym. Okay. I podobnie z perspektywy swingu dolnego, czyli mamy jakiś ruch, trwa ruch do spodu, jest jakiś dołek osiągnięty, kolejna świeca osiąga kolejny dołek, a następna ma już ten dołek wyższy, w związku z czym świeca oznaczająca ten dolny swing, czy cały ten układ, będzie wyglądał następująco: świeca, która ma dołek, świeca, która ma niższy dołek i kolejna świeca z wyższym dołkiem, czyli ta świeca, która osiąga minimum, to między nią z prawej i z lewej strony znajdują się świece, które mają te dołki odrobinę wyższe. Czyli w ten sposób określam sobie tak zwany swing high, swing low, swing górny, swing dolny. Teraz rozmawialiśmy o tym, że w wielu wypadkach kwestie tych szczytów, tych świec, które są z prawej i z lewej strony, a mianowicie ten poziom w przypadku dolnych
poziomów, czyli przy swingu dolnym. Te poziomy w wielu wypadkach, jak się przyjrzycie na wykresach, mają szansę być mniej więcej na tym samym poziomie. I jeśli do tego dokładamy logiczne miejsce na wykresie, samo to jest w stanie bardzo dużo nam na temat rynku powiedzieć. Natomiast jeśli zaczniemy tradować jakiekolwiek swingi z wyprzedzeniem, robić tak zwany front running, czyli próbować pokazać rynkowi, gdzie powinien iść, bo my tak chcemy, no to oczywiście mija się to kompletnie z celem. Natomiast, tak jak ja mówiłem poprzednim razem, kwestia, że jeśli mamy na przykład okolice potencjalnej podaży wynikającej z D1, tak, a pewne rzeczy zachodzą na przykład na H1, to w wielu wypadkach, znając strukturę pierwszej, drugiej świecy, w wielu wypadkach ta trzecia w logicznym miejscu, podkreślam, to tutaj ewentualnie ten front running ma szansę być realizowany. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy w głównej mierze w zeszłym tygodniu, to była kwestia tak zwanego niedokończonego biznesu. No i teraz kwestia niedokończonego biznesu. Jeśli zakładamy, że rzeczywiście w logicznych miejscach te w przypadku swing high, te szczyty tych dwóch świec pomiędzy tą świecą tutaj osiągającą szczyt, jeśli założymy tego typu scenariusz, że rzeczywiście równość tych poziomów w wielu wypadkach ma miejsce, to jak podejść do rynku, w którym na przykład wygląda w sposób następujący, czyli ta kolejna świeca, ta świeca numer 3, gdzie spodziewalibyśmy się, że powinna, no przynajmniej te poziomy, jeśli nie odrobinę wyżej, po zamknięciu osiągnąć, ok, w międzyczasie, co się dzieje wtedy? I rozmawialiśmy, że jeśli tego typu rzeczy dzieją się w ramach logicznego miejsca na wykresie, okay, to jest coś, co ja nazywam tak zwanym niedokończonym biznesem. Rynek sobie tam spada, 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 wraca i przypomina sobie o tym miejscu, o tym tak zwanym właśnie niedokończonym biznesie i później ewentualnie na zasadzie tego, co widzimy akurat tutaj, po osiągnięciu tego poziomu. Też bym nie chciał powiedzieć, czy to jest super w punkt. Tu będzie kwestia, być może jakimś ułatwieniem będzie kwestia całej strefy między tym maksem i tym maksem, ewentualnie, jeśli miałoby to komuś ułatwić. Natomiast jeśli to jest logiczne miejsce, to jest, czy to będzie w wielu wypadkach, w moim wypadku, limit sprzedażowy. Okay. I podobnie sytuacja może wyglądać z perspektywy tak zwanego dolnego swingu, czyli co jeśli rynek nie robi tego dolnego cienia, co jeśli tutaj tak naprawdę od razu był mocny odjazd, to w którymś miejscu w przyszłości, jeśli rynek zdecyduje o powrocie, a było to logiczne miejsce, na przykład to jest wykres godzinowy, ale jest to potencjalny popyt wynikający na przykład z dziennego, to istnieje prawdopodobieństwo, że tutaj dokończymy biznes w tych okolicach i rynek spróbuje ruszyć do góry. To jest tak zwany niedokończony biznes. Rozmawialiśmy również o obronie tak zwanych złamanych swingów. I tutaj z perspektywy obrony złamanych swingów musimy sobie posprzątać na tym wykresie. Okay. To była kwestia wyglądająca odrobinę inaczej, a mianowicie nie tyle w oparciu o jeden swing, ile w oparciu o kwestie kombinacyjne. Czyli mamy jakiś jeden swing, zwłaszcza jeśli
Ten swing charakteryzował się mocnym odejściem w dół. Okay? No to naturalną rzeczą jest, że poziomy zbliżone tutaj w momencie, kiedy będziemy kiedyś w przyszłości wracali, mają szansę być bronione. I teraz w zależności od tego, tak naprawdę, co widzimy na wykresie, to nie będzie tak, że za każdym razem nam się uda to przeczytać i tak jakbyśmy instrukcję obsługi najprostszą, jeśli chodzi o składanie łóżka, czytali, bo to tak niestety nie zadziała. W wielu wypadkach to jest kwestia podejścia indywidualnego, ale rozmawialiśmy o jednej rzeczy, że ja wiem, że rozmawialiśmy o tym bardzo krótko, bo to była już końcówka poprzedniego spotkania, ale zgodziliśmy się, że pewne ruchy czy korekty w ramach głównego ruchu mają szansę kończyć się stopami. Tak? Może być kwestia tego typu i na tym polega kwestia obrony tak zwanych złamanych swingów, zwłaszcza swingów, które zawierały w sobie dość mocny ruch w jednym kierunku, w tym wypadku kierunek spadkowy. Okay? Istnieje coś takiego, część z Państwa może znać to na zasadzie over-under, to też tłumaczyłem poprzednim razem, że rynek zaczyna wracać do tych poziomów. Okay. Co więcej, rynek wybija ten poziom, ale tylko po to, by pozabierać pulę związaną ze stop lossami, by poszukać płynności tak naprawdę. Okay. Zaczyna się cofanie i w momencie, kiedy rynek będzie robił retest tego poziomu, tego złamanego swingu, gdzie mieliśmy bardzo mocną podaż w tym wypadku, to istnieje prawdopodobieństwo, że z wąskim stop lossem tego typu układ podażowy będzie realizowany, zwłaszcza, że jeśli na przykład to jest H1, okay, i to jest logiczne miejsce z wykresu dziennego, to w bardzo wielu wypadkach, w przeważającej większości przypadków, podczas tego tutaj na przykład ruchu na wykresie 5-minutowym, 3-minutowym, tu nam powstanie idealna kombinacja typu baza, próba wzrostu, zejście w dół, będzie lepiej widoczne na krótkim horyzoncie czasowym, w związku z czym ewentualny powrót do tej podaży będzie miał szansę wiązać się z kontynuacją i wykorzystaniem tego, co się stało z lewej strony wykresu. Sytuacja, o której mowa tutaj, po tym, jak mieliśmy spotkanie w zeszły wtorek, rozmawialiśmy na przykładzie euro-dolara na ten temat, ale już podczas sesji live w czwartek. I o ile próbowaliśmy w czwartek podczas sesji live, niestety nieudanie, brakło tam trochę, nie wiem, czy tu jest jeszcze to zaznaczone. Nie, nie ma pozycji. Brakło nam w zeszły czwartek podczas sesji live. Brakło nam dojazdu do naszej strefy żółtej podażowej. Między innymi wynikało to z tego, co sobie tutaj pomierzyliśmy. No i tak naprawdę tym razem rynek nie był szczególnie łaskawy. Brakło 8 pipsów, a rozmawialiśmy, że celem, jeśli już, będą poziomy związane z próbą obrony złamanego swingu na euro-dolarze. W związku z czym, gdyby ta pozycja weszła, rozmawialiśmy o celu zlokalizowanym w okolicach 17.20. Tak? I ja próbowałem w czwartek tłumaczyć, skąd 17.20. Można było sądzić, że ten sposób odejścia tutaj, okay, powinien już mówić o popycie trochę wyżej. Tak? Natomiast ja Państwu tłumaczyłem i zgodziliśmy się również podczas wtorkowego spotkania, że pewne ruchy, jeśli coś, kończą się stopami, a biorąc pod uwagę jeszcze piątek, można się było spodziewać, że rynek będzie szukał płynności
poniżej 17.40, poniżej 17.35, tylko po to, żeby ci, którzy cały ten zeszły tydzień jechali na krótkich pozycjach, potrzebowali płynności w postaci otwierających się kolejnych krótkich pozycji, bo wtedy oni ze swoich, dając im płynność w postaci długich, domykaliby i skwerowali książki na weekend, tak? Nie ma w tym nic oczywiście ze Świętego Graala i tak dalej, natomiast jeśli przypatrzymy się dokładnie, na zasadzie tego wydarzenia, które miało miejsce, okay, no to rzeczywiście końcówka piątku, połowa poniedziałku, no to była kwestia odreagowania na euro-dolarze. Natomiast sprawy związane z live tradingiem będziemy poruszali oczywiście w czwartek. Natomiast co teraz? W tej chwili euro-dolar łamie kolejne poziomy, i tutaj z tej perspektywy wydaje się, że z poziomy, o których wspominaliśmy w okolicach 16,90, 16,60, chociaż wydaje mi się, że największym problemem dla euro-dolara jest powrót poniżej tych szczytów związanych z Europejskim Bankiem Centralnym, ale będzie o tym okazja mówić w czwartek, kiedy będziemy przygotowywali podczas porannego spotkania, będziemy przygotowywali plan na Europejski Bank Centralny. Tak. Dzisiaj spróbujemy, robiąc tą pełną analizę od góry do dołu, nie wiem, czy uda nam się dwa wykresy zrobić, ale przynajmniej jeden, to zapewne ogarniemy rzeczy związane z euro-dolarem albo z dolarem z jenem ze względu na jutrzejszy Fed. No i tak działa kwestia w tym wypadku tutaj live, w czwartek omawiany plan i praktycznie rzecz biorąc tego typu rzeczy miały miejsce. Idąc tym torem, nie zdziwiłbym się dwóm scenariuszom, jeszcze kończąc tutaj kwestię złamanych swingów, że albo biorąc pod uwagę ten ruch, zakres tego ruchu tutaj, że po Fedzie, okay, przetestujemy tylko te poziomy i coś takiego, albo zjedziemy aż w okolice 15,80, tyle tylko, że jak popatrzymy na to, jak ten swing tu wyglądał, słabiutko to wygląda, tak? Czyli albo bronimy tego, albo będziemy pewnie bronić może tego. Będziemy wracali do tego w ramach analizy. Czy kwestia niedokończonego biznesu, czy kwestia złamanych swingów jest rzeczą jasną? Czy trzeba jeszcze coś dopowiedzieć? Nie ma czegoś takiego jak głupie pytanie w związku z tym, o czym mówimy. W takim razie, jeśli ktoś czegoś nie rozumie, to jest najlepsza okazja teraz, żeby dopytać. Bo czas nam nieubłaganie biegnie, w związku z tym, żebyśmy nie tracili każdej cennej sekundy. Wszystko jasne, dzięki Tomasz. Ok, w takim razie jedziemy dalej. Ciekawostka, o której chciałbym wspomnieć. Zadam jedno pytanie. W momencie, kiedy na przykład jest ruch do jakiegoś wsparcia, po czym to wsparcie jest przebite, no to standardowo z książki wiemy o tym, że jak się cofnie w okolice tego przebitego wsparcia, to powinno napotkać na opór i tak prawdę powiedziawszy, książkowe otwarcie pozycji powinno wyglądać w ten sposób. Jest tylko jeden problem w tym podejściu, że bardzo często po tym, jak otwieramy tu pozycję, ona zaczyna iść w naszym kierunku bardzo szybko nasz stop przenosimy na poziom wejścia, po czym rynek robi jeszcze jeden ruch w naszym kierunku i dopiero odjeżdża. Wszystko przewidzieliśmy elegancko, tyle tylko, że odjeżdża bez nas, bo naszego stopa przestawionego na poziom wejścia złapał. Zdarza się? Pewnie się zdarza. Dzięki, Roman. Jeszcze komuś się zdarza? Często, zdarza się. Okej. Jest jedno drobne rozwiązanie, znaczy znowu, nic
o czym tutaj mówimy, nie jest żadnym świętym graalem ani jakąś nie wiadomo jaką kulą czarodziejską. Natomiast pewne rzeczy przychodzą z czasem. Myślę, że i to taka ciekawostka właśnie dla Was. Myślę, że jeśli mamy z czymś takim do czynienia, to tutaj oczywiście proponuję spróbować to, i jeśli czasami siadacie do komputera, do tego, żeby sobie coś zanalizować, czy miniony tydzień, czy przygotować się do nadchodzącego tygodnia, jeśli siadacie na przykład w weekend i próbujecie pewne rzeczy testować może, to spróbujcie sprawdzić sobie tego typu rzecz. Na przykład znajdujecie to potencjalne miejsce, po powrocie do którego ten short tutaj należałoby otworzyć, czy w wypadku odwrotnym, czy na przykład w wypadku wzrostu, wyjścia górą, czy coś na zasadzie klasycznego wzrostu bazy kontynuacji, o czym rozmawialiśmy, rynek wraca, tu powinien być ten long. Spróbujcie sobie sprawdzić jedną rzecz, schodząc najlepiej z godzinowego, no bo, znaczy inaczej, ja powiem tak, może nie schodząc najlepiej z godzinowego, żeby też nie chciałbym nikogo zasugerować, że to tylko działa w ten sposób. Do czego zmierzam? Jeśli podejmowałbym decyzję na bazie wykresu godzinowego o zajęciu tutaj krótkiej pozycji, okay, to w momencie, kiedy rynek rzeczywiście zaczyna ruszać w moim kierunku, okay, i kiedy już mnie korci z tym, żeby przestawić zlecenie obronne stop na poziom wejścia, zszedłbym na niższy horyzont. W moim wypadku schodzę z godzinowego, schodzę albo na 5 minut, z tego co wiecie, albo nawet schodzę na minutę. Okay. I do czego zmierzam? Kwestie związane z przestawianiem stop lossa na poziom wejścia celem obrony, tak? Często lubimy mówić, że to jest tak zwany free trade, niech się dzieje co chce. Ja już chyba w czwartek tłumaczyłem, że no nie jestem pewien, czy w czwartek, ale tłumaczyłem to Państwu, że nie ma czegoś takiego jak free trade, zwłaszcza jak pozycja jest grubo w kasie już i dystans do celu jest znacznie krótszy niż dystans do stop lossa. Nie ma czegoś takiego jak free trade, a wtedy już narażamy część naszych pieniędzy. Ale do czego zmierzam? Bo to też nie jest tak, że ta pozycja w początkowej fazie musi mieć czym oddychać. I ciekawostkę, którą chciałbym tutaj delikatnie przemycić, być może część z Państwa już to o tym słyszała, być może część Państwa, ja powiem tak, długo się zastanawiałem, dlaczego te stop lossy tak często na poziomie wejścia mnie łapią, no i w końcu gdzieś tam z grupą znajomych żeśmy to lekko ogarnęli. Jeśli jest to w książkach, to w porządku, natomiast my żeśmy tego nie ogarnęli z książek, my żeśmy to w miarę sami ogarnęli. No to teraz, jeśli to jest godzinowy, to załóżmy hipotetycznie, że przełączyliśmy się na wykres 5-minutowy. Teraz jest to wykres 5-minutowy. W zależności oczywiście od tego, gdzie jest ten dołek tutaj, okay, na 5-minutowym, jak to wygląda, no to kwestia tego typu, że nawet jeśli to jest mój short w tym miejscu, okay, no to kwestie związane z tym, że u mnie to jest 3 do 1 minimum i później to życie weryfikuje i tak dalej, to wszystko znacie, bo o tym rozmawialiśmy i ewentualnie podczas sesji live jeszcze będziemy w czwartek rozmawiali. Ale do czego zmierzam? Rynek lubi zrobić 3 możliwe rzeczy. I teraz właściwie w tym wypadku, kiedy zabiera stop lossy, to tylko 2 będą istotne tak naprawdę. A mianowicie kwestie związane z tym, że to nie jest tak, że to my jesteśmy jakby próbujemy, znaczy inaczej, no my próbujemy być sprytni, próbując rzeczywiście zabezpieczyć tą pozycję najszybciej jak się da, tyle tylko, że ci, którzy rynkiem rządzą, no doskonale sobie zdają sprawę, że po pewnego rodzaju odjeździe tutaj, i tak jak mówię, będzie to znacznie lepiej widoczne na niższym horyzoncie czasowym, tak, po odjeździe tutaj pewnym, że wiele stop lossów, które były na przykład powiedzmy nad poziomem tej konsolidacji w momencie otwarcia pozycji, okay, po tym jak rynek już zaczyna iść w naszą stronę, no to z automatu i to jest, trzeba na tym pracować po prostu i tyle. I wiadomo, że z automatu tak jesteśmy zbudowani, że ten stop loss, bo chcemy być jak najbardziej bezpieczni, zwłaszcza na tak niebezpiecznym rynku, jakim jest rynek walutowy. Tyle tylko, że jak tej pozycji nie damy tutaj pooddychać trochę, no to między innymi stąd wynikają rzeczy związane z tym, że
jeżdżą po tych naszych stopach już przestawionych na poziom wejścia. I teraz do czego zmierzam? Sprawdźcie sobie, tak jak mówiłem, to nie jest kwestia przyjęcia na wiarę, o, przyszedł człowiek, coś pogadał na webinarze, już trzeba tak robić, jak on mówi. Nie, weźcie sobie, sprawdźcie, tak jak mówię, tylko zróbcie tych testów 100+. I zobaczcie, jak na niższym horyzoncie czasowym, zwłaszcza z perspektywy intradayowej, jak ten rynek, bo oczywiście inaczej to będzie trochę wyglądało, więcej czasu zabierze, jeśli ktoś traduje w oparciu o wykres dzienny tylko i wyłącznie, no to wtedy będzie szukał tego, o czym mówię, w oparciu o wykres dzienny, natomiast praktycznie na każdym horyzoncie czasowym z podobnymi rzeczami mamy do czynienia, a mianowicie, co rynek zrobi? Rynek zrobi tak naprawdę trzy rzeczy, ale dwie są istotne, prawdopodobnie. Zanim weźmie ten dołek, bo jak weźmie ten dołek i zacznie zawracać, to też bym się zaczął zastanawiać, czy ja chcę tu zostać, tak, w ogóle. Będąc w tym miejscu, już bym się zastanawiał, czy chcę zostać tu, czy zabrać ewentualnie to, co jest do zabrania. Reguła 50%, ale o tym przy okazji. Rynek bardzo często zrobi podjazd pod nas, tu, gdzie otworzymy pozycję, okay? Dasz szansę tym, którzy chcą przestawić zlecenia stop loss na poziom otwarcia i zrobi tak zwaną krzywą M-kę, która tak naprawdę będzie wyglądała coś na wzór tego. Może to być kwestia równego, podwójnego szczytu, ale pół pipsa, pips, jeszcze tutaj ugryziemy, żeby pozabierać stop lossy. Jeśli komuś udało się równiutko w szczycik wejść, no to te stop lossy też jeszcze trzeba zabrać, czyli zazwyczaj to będzie jeszcze jakiś pół pipsika wyżej, jeden pipsik wyżej, czyli kwestia tak zwanej krzywej M-ki. To jest jedna możliwość. Gorsza, ale teraz już wiedząc o krzywej M-ce, co niektórzy będą chcieli dać tej pozycji wytrwać trochę dłużej, tak? Niestety, jak w tym powiedzeniu, że jeśli może się coś zepsuć, ja to powiem tak łagodnie, jeśli może się coś zepsuć, to się zepsuje, no to przy tym podejściu jest ta druga możliwość jeszcze gorsza, że rynek zrobi nam megafon, tak? Tutaj. I w momencie, kiedy my czekamy na krzywą M-kę i po tym, jak rynek zrobił krzywą M-kę, zaczyna iść w dół, okay, to rynek powie, nie, za mało stopów zabraliśmy, pojedziemy trzeci raz. I akurat na to nie ma jakiejś recepty. Ja powiem tak, że tutaj, jeśli jest próba budowy megafonu tutaj, czyli co, jest krzywa M-ka, rynek wybija ten ostatni popyt i robi nam kwestię megafonu. Jeśli jest ten megafon, inaczej, po tym jak jest ta krzywa M-ka i rynek zaczyna iść, no to wtedy ten mój stop już tutaj jest w okolicach poziomu wejścia. Krzywa M-ka dla mnie działa, megafon już dla mnie nie działa, ale też kwestia tego, jak rynek handluje w formacji megafonu, to jest inna sprawa. Wszystkiego dzisiaj nie damy rady zrobić, a w związku z tym mnie tutaj wyrzuca i w zależności od tego później, co się dzieje tutaj, bo to jest kwestia tego, jak może wyglądać megafon, podejmuję tę decyzję. Trzecie rozwiązanie to jest kwestia właśnie w okolicach tego punktu tutaj z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, jak sobie zejdziemy na niższy horyzont czasowy, no to jest kwestia, że rynek rysuje głowę z ramionami, czyli najpierw zaczyna od krzywej M-ki, a tylko później tylko po to, żeby bronić złamanego swingu, ale to już o tym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli kwestie złamanego swingu wiecie. Podsumowując tą ciekawostkę, jeśli ktoś jej nie znał, do dwóch razy ta krzywa M-ka ratuje, jeśli budują megafon, to mnie już nie ratuje i później obserwuję, co się dzieje, no gdzieś w którymś miejscu należy podjąć decyzję, zwłaszcza, że skoro wybiliśmy z tej krzywej M-ki ten środkowe dno, to tak naprawdę spodziewamy się, że już wrócić nie powinni. Być może, jeśli części z Państwa jakby to, o czym powiedziałem, pomoże, nie mówię, że wszystkim musi pomóc, każdy z nas ma indywidualne podejście do tego typu rzeczy, ale jeśli przynajmniej jednej osobie pomoże, to ja będę bardzo zadowolony i bardzo, bardzo będę się z tego cieszy. Czy do tego są jakieś pytania? Zresztą krzywa M-ka to jest jedna z najlepszych rzeczy, jeśli chodzi o wchodzenie w pozycje długie, krótkie, z bardzo bliskimi stopami, to dobrze to znacie, to jest tak zwany false break,
tylko że w tym wypadku przedstawiamy na zasadzie retestu i jak myślą ci, którzy mogą ruszyć rynkiem, wiedząc, co każdy tradujący, ja nie mówię tu o nas, o detalistach, ja tu mówię o zarządzających w małych i średnich instytucjach, którzy robią to samo, te same książki czytali, tyle tylko, że ich pozycje są znacznie większe, w związku z czym oni szukają takich stop lossów. OK? Trzecie i czwarte podejście, Romanie, to jest kwestia, jeśli mamy pierwszy mocny impuls, to kwestia tego, jak się podłączyć pod ten ruch. To tu jest troszeczkę inaczej, to jest w momencie, kiedy ten ruch jakby nie jest pierwszym impulsem i kwestia, jak pracujemy ze stop lossem. Natomiast to, o czym napisałeś, jak najbardziej ja się zgadzam. Zresztą to są chyba rzeczy, o których mówiliśmy na poprzednim spotkaniu. Dajcie mi dosłownie 30 sekund, bo mamy jakiś mocniejszy ruch na dolarze przeciwko temu, co się działo dzisiaj w ciągu dnia. Mamy cofnięcie na indeksach. Dajcie mi tylko zobaczyć, z czego to może ewentualnie wynikać. Jeden momencik. Tak naprawdę, najpierw wzrosty na Dow Jonesie były związane jak zwykle z tym, że już dzisiaj może zagłosujemy, już zakończymy sprawy związane z podatkami. No nie wiem, czy to może być ta informacja, ale tu pojawiła się informacja, że hakerzy z Korei Północnej próbowali zhakować giełdy bitcoinowe celem dokonania kradzieży, ale to chyba nie o to chodzi. Jeśli ktoś z Was ma jakieś info, z czym związane są te ruchy obecnie na rynku, to jakby mógł wrzucić na czat dla nas wszystkich, byłoby super. Czyli tak, to o czym powiedzieliśmy tydzień, dwa tygodnie temu, rozpoczęliśmy od potencjalnych stref popytu i podaży w tym schemacie, najprostszym układzie. Później rozmawialiśmy sobie, a co jeśli potencjalna strefa popytowa czy podażowa jest od razu wybita. Rozmawialiśmy o podwójnym filtrze. Rozmawialiśmy sobie w zeszłym tygodniu o tym, co powtórzyliśmy dzisiaj, czyli kwestie swingów, niedokończony biznes, obrona załamanych swingów. Rozmawialiśmy sobie o rzeczach, jak się dołączyć pod pewnego rodzaju ruchy. I w tej chwili to, co spróbujemy zrobić, biorąc pod uwagę kalendarz, jaki mamy napięty w tym tygodniu. OK. To, co spróbujemy sobie zrobić, to spróbujemy sobie zrobić taką, jeśli można tak określić, analizę od góry do dołu, czyli wyjdziemy sobie, żeby nam czasu nie brakło, wyjdziemy sobie do wykresu tygodniowego, którego ewentualne uaktualnienie zajmuje najmniej czasu, poprzez wykres dzienny, gdzie tutaj praca z wykresem dziennym, praktycznie rzecz biorąc, albo każdego wieczora, albo o poranku jest z nim związana. W moim wypadku później jest to wykres godzinowy i egzekucja 5 minut, minuta i tego typu przygotowanie, podsumowując to wszystko, o czym sobie do tej pory powiedzieliśmy, próbując to nanieść i wykorzystać tak zwany kontekst, bo to, o czym ja wspominałem tydzień temu i dwa tygodnie temu, ja mówiłem, nie patrzymy na razie na kontekst, próbujmy opatrzeć się, jeśli mogę tak powiedzieć w cudzysłowie, opatrzeć się, żeby umieć rozpoznawać pewne rzeczy, a kontekst będziemy próbowali dobudowywać, bo kontekst to jest taka specyficzna rzecz, która pojawia się z lewej strony wykresu. I w wielu wypadkach to nie jest tak, bo to, z czym ja się spotykam często, zwłaszcza podczas takich spotkań teoretycznych, jakie mamy we wtorki, tyle tylko, że pewne rzeczy, na ile czas pozwala, próbujemy realizować już live na koncie rzeczywistym w czwartki, ale w różnych miejscach miałem okazję spotkać się z różnymi ludźmi, no i Państwo też na pewno znają tego typu podejście, pewnie sami też wielokrotnie się zastanawialiście, kurde, że z lewej strony to jest fajnie, bo zwłaszcza jeszcze w weekendowe spotkania, to narysować można, kurde, wszystko. Wszystko
na stojącym wykresie i z lewej strony wszystko wyjdzie, co było, to można było kupować na każdym dołku i sprzedawać na każdej górce. Pewnie, że jest to po części prawda, ja się z tym zgadzam. Tyle tylko, co jest specyfiką potencjalnych stref popytu i podaży, że tak naprawdę wykorzystujemy lewą stronę i w pewnych momentach my potrzebujemy, żeby coś się zadziało live na rynku, żeby móc powiedzieć, aha, to była ewentualnie manipulacja albo nie, i później powrót do danego miejsca, czyli do miejsca, w którym coś się zadziało, staramy się wykorzystać. Czyli to, tak prawdę powiedziawszy, to ja to robię na zasadzie takiej, że jeśli sobie obserwuję lewą stronę, w zależności od tego, co w którym miejscu gdzieś tam jest wyrysowane, okay, to rysując czy próbując sobie wizualizować prawą stronę wykresu, i o tym też mówiłem chyba dwukrotnie, ja jestem tego typu człowiekiem, że dla mnie albo wzrośnie, albo spadnie, w najgorszym wypadku pójdzie bokiem. I też z tego powodu wielokrotnie spotykam się z różnymi komentarzami. Natomiast ja to tłumaczyłem, tak? Że z perspektywy no, zwłaszcza day tradingu, to kwestia obserwacji tego, co gdzieś tam mi się dzieje na wykresie, i próba ewentualnie reagowania. I teraz a propos tej wizualizacji z prawej strony, dlatego ja zawsze potrzebuję mieć dwa scenariusze. Jeden bazowy, czyli na przykład, ok, dzisiaj możemy, nie wiem, spadać, tak, na jakimś instrumencie, no to ten jest ten mój bazowy. Natomiast ja muszę mieć scenariusz, że w momencie, kiedy wybiją mi coś, pójdzie nie tak z tym scenariuszem spadkowym, żebym ja nie był zmrożony, tylko żebym wiedział, jak zareagować, jeśli coś się stanie, żebym wiedział, czy spróbował odczytać, czy ten wzrost to jest tylko kwestia poszukania stop lossów i po tym, nawet jak mnie wyrzucili, ja muszę się przyłączyć, czy nie, tu była być może jakaś manipulacja, jakieś złamane swingi i teraz to już tylko do góry i muszę bardzo szybko się umieć przestawić, tak? To po to mi jest potrzebna lewa strona wykresu, żeby sobie popatrzeć na zasadzie takiej, że ok, 6.30 rysuję sobie scenariusz, no to powiedzmy sobie, że za chwilę przejdziemy do pełnej analizy od A do Z na euro-dolarze, tylko potrzebuję Państwu pokazać, jak ja sobie próbuję wizualizować prawą stronę, czyli na zasadzie takiej, że załóżmy, że to jest wykres dzienny, skończył się dzień, wyszli, wrócili powyżej powiedzmy tego dołka, no to dla mnie to jest tak, wizualizacja jest tego typu, że ok, z perspektywy byczej to na niskim horyzoncie czasowym pewnie będzie to wyglądało odrobinę inaczej. Co ja chcę zobaczyć? Chcę zobaczyć przede wszystkim retest, jeśli się da, tak? I na niskim horyzoncie czasowym sobie będę zaznaczał jakieś punkty i stąd z jakimś niewielkim stop lossem nie powinni zejść niżej, powinni przynajmniej 50% tej zmienności tutaj zrobić, o ile chyba, że na górze jest kwestia jakiejś konsolidacji, gdzie nie było widocznie stop lossów, to skoro były stop lossy, to prawdopodobnie drugim celem będą stop lossy na górze, tak? Czyli 50% zmienności, no to ja już wiem, że ok, to taki mam scenariusz prowzrostowy, natomiast i on jest dla mnie w tym wypadku fałszywego przełamania na przykład byłby tym bazowym, ok? Tyle tylko, że na bazie, w zależności od tego, co było na przykład na górze tutaj, czy były jakieś wzięte stop lossy, czy nie, to ja się zastanawiam tak, jeśli to jest cała zmienność, to na pewno 50% tej zmienności jest pierwszym dla mnie potencjalnym celem. Sprawdzam sobie, czy z wyjścia tutaj na dole stop loss do tych 50%, czy tu mam 3 do 1, tak? Jak tu mam 3 do 1, to wszystko jest w porządku, reszta to będzie ewentualny bonus. Tyle tylko, że rynek niejednokrotnie, to o czym powiedziałem wcześniej, lubi płatać figle i jak coś da się zepsuć, to wielokrotnie to się zepsuje, tak? Czyli na zasadzie takiej, że ok, rynek się cofnął do mnie, nawet mi dał tutaj wejść w drugą pozycję, próbuję odjechać wyżej, tylko że brak siły. Dlatego moja próba intradayowego wejścia na receptę wręcz, co kilkukrotnie miałem okazję Państwu, zwłaszcza podczas tych pierwszych spotkań wcześniejszych, gdzie tam każdy live trading room, to ta Europa nam dała otworzyć za każdym razem pozycję i tam chyba mieliśmy 4 czy 5 do 1 kwestię realizacji. Tydzień temu chyba brakło nam tych 8 pipsów na przykład na euro-dolarze, ale do czego zmierzam, że próba wejścia na receptę, ja to tak nazywam, czyli praktycznie intradayowo, jeśli się da, to prawie w punkt, daje mi tą możliwość, że po pierwsze mój dystans między otwarciem a stop lossem
jest odpowiedni. Dwa, jeśli chociaż częściowo zobaczę reakcję w moim kierunku, ale coś się zacznie gdzieś psuć, to ewentualnie mam jeszcze szansę na ucieczkę, żeby nie czekać na stop loss. Oczywiście pomijam, że otworzyłem pozycję, rynek tutaj lekko się podbił i pojechał stop lossami, no to nie ma o czym dyskutować, ale to jest ta komfortowa sytuacja. Nawiązując do tego, jeszcze zanim przejdziemy do analizy wykresu od góry do dołu, proszę mi powiedzieć, ile razy Państwu się zdarza, zwłaszcza tym osobom, które próbują robić intradayowy trading, ile razy Państwu się zdarza zajęcie pozycji szybciej niż sobie założyliście, a bo już nie spadnie, a już nie wzrośnie wyżej, to ja już tu wezmę, a to tam 3 pipsy różnicy. Ile razy się Państwu zdarzyło coś takiego? Jest to naprawdę bardzo istotne z perspektywy day tradingu. Otwarcie z palca u Tomasza, często u Romana. To ja, Państwo, jeśli jeszcze ktoś chce dopisać, to bardzo proszę, natomiast kwestia czasu, który nas goni niemiłosiernie, spowoduje, że ja w dwóch słowach pokażę, dlaczego w pewnym momencie mój kolega otworzył mi oczy i powiedział: Piotrek, jak chcesz robić day trading, to musisz wchodzić na recepty. Pewnie, raz nie wejdziesz, drugi raz nie wejdziesz, zanalizujesz, dlaczego nie wszedłeś, poprawisz i tak dalej. Ale drodzy Państwo, jeśli dwa przykłady zrobię. Jeśli jesteśmy day traderami, którzy robią, zakładam, no dzisiaj było ciężko zrobić 5 transakcji day tradingowych na głównych parach, ale załóżmy, że robimy poślizg o 2 pipsy, czyli za szybko kupujemy albo za szybko sprzedajemy o 2 pipsy, co z jednej strony powoduje mniejszy zysk, z drugiej strony większy dystans od stop lossa, czyli ma wpływ zarówno na zysk, jak i na stratę. I załóżmy, że to jest 5 transakcji średnia nam wychodzi w ciągu dnia, czyli mówimy o 10 pipsach w ciągu tygodnia, tak? Jeśli mówimy o 10 pipsach w ciągu tygodnia, przepraszam, o 10 pipsach w ciągu dnia, to jeśli mówimy o 10 pipsach w ciągu dnia, no to w ciągu tygodnia mówimy już o 50 pipsach różnicy, tak? Która ma wpływ, ja nie mówię tu tylko o zyskach, mówię o tym, że straty mogą być odrobinę mniejsze, tak? Jeśli w tygodniu 50 pipsów, ok, no to w miesiącu wiemy, że mówimy o 200 pipsach. Okay. Czyli w roku mówimy o różnicy 2400 pipsów. Jeśli mówimy o standardowym locie, to w tym wypadku mówimy o różnicy 24 tysięcy dolarów. No powiedziałbym, że mówimy o aucie. No to teraz weźmy jeszcze ekstremalnie agresywnego day tradera, prawie że skalpera, który się śpieszy na rynku. No, może z tym ekstremalnym troszkę przesadziłem, ale załóżmy, że mijamy się o 4 pipsy, no i robimy na przykład 7 transakcji, tak? No to dziennie mamy 28 pipsów, matematyka tu już będzie bardzo prosta, 112 w tygodniu, prawie 450 w miesiącu i prawie 6 tysięcy w roku, tam 5 z hakiem. Po locie 50 tysięcy dolarów. To mam nadzieję, że tak jak mój kolega mi otworzył oczy, tak przynajmniej jednej sobie w pokoju ewentualnie otworzyłem oczy. No to jedziemy z euro-dolarem, w związku z tym, że mamy, ten tydzień jest bardzo specyficzny. To znaczy, to nie jest tak, że to jest jedyny taki tydzień w roku, gdzie wszystkie banki centralne prawie mają spotkania. Natomiast jest ten tydzień specyficzny, bo to jest tak naprawdę ostatni tydzień, jeśli chodzi o dobrą, o znalezienie dobrej płynności, czyli jeśli ktoś potrzebuje z dużych pozycji, z dużymi pozycjami coś zrobić, no to dla niego to jest tak naprawdę kwestia tych banków centralnych, idealny moment do tego, żeby najbardziej jak się da tym rynkiem pomanipulować i swoje biznesy zrealizować, a tylko przypomnę dla tych ewentualnie, którzy nie wiedzą, o czym mówię, to mówię, drodzy Państwo, o rezerwie federalnej w dniu jutrzejszym, mówię o szwajcarskim banku centralnym w czwartek rano, chyba podczas naszego spotkania, no ale tutaj z tym frankiem to wiemy, jak jest, mówię o Bank of England w czwartek o 13 i mówię o Super Mario Draghi, czyli o Europejskim Banku Centralnym i konferencji szefa Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego. Także trochę tych wydarzeń w tym tygodniu.
zwłaszcza gdzie szansa na tą poprawną płynność jest bardzo duża. W związku z tym później prawdopodobnie, już po tym tygodniu, płynność spadnie, ale będzie szansa na zwiększoną zmienność. Jeśli manipulatorzy będą chcieli jakieś bonusy sobie, przepraszam, na koniec roku wyrobić, przepraszam, no to przy niskiej płynności da się znacznie lepiej manipulować rynkiem, więc być może w cudzysłowie, jeśli mogę się tak wyrobić, jakieś przeloty będą. A Tomasz, myślę, żeby trzeba było zrobić statystykę, jak to wygląda, tak? Czy jak się śpieszysz, to w stosunku zyski do strat, jak to wygląda, a jakbyś się nie śpieszył, czy byłoby otwarte, czy nie byłoby otwarte, to byłaby kwestia pewnie minimum 100 przykładów, żeby można zrobić jakąś analizę dobrą. Bo to nie jest, jak nie wejdę, to nie zarobię. W taki czy inny sposób rynek daje drugą szansę. Praktycznie w większości przypadków jest ta druga szansa. OK, jedziemy euro-dolara i generalnie rzecz biorąc, to co jest oczywiste, to temu jak najmniej czasu poświęcę. Oczywistą rzeczą jest z perspektywy wykresu tygodniowego na euro-dolarze, że wybiliśmy się z 2,5 rocznej konsolidacji. Ja tą konsolidację rysuję na zasadzie cen otwarcia i lub cen zamknięcia. Pewnie, że zwracam uwagę na cienie, bo są ważne z perspektywy swingów, tyle tylko, że potrzebuję tutaj wiedzieć, jak to wyglądało w cenach tych, których, gdzie najczęściej czasu był ewentualnie z tej perspektywy spędzany. Cienie to w wielu wypadkach to jest tylko szybki spike i odrzucenie. W związku z tym z tej perspektywy tak wygląda moja ewentualnie analiza euro-dolara z perspektywy wykresu tygodniowego, ale żebyśmy pozostali, mimo że nam się śpieszy, pozostańmy przy kolorach, które na danym horyzoncie czasowym obowiązują. Tyle tylko, że tutaj nie wstawię tła, a ramkę, jeśli chodzi o konsolidację. W związku z tym najprostszym mierzeniem, jest różny, znowu wiele różnych sposobów, najprostszym mierzeniem, jeśli wychodzimy z konsolidacji, to jest kwestia podwojenia zasięgów tej konsolidacji, tak? Czyli w tym wypadku próba ataku na znaczy inaczej, podwojenie wyjścia z konsolidacji wiąże się z próbą ataku na potencjalną strefę podażową wynikającą z wykresu tygodniowego na euro-dolarze. No i ten punkt, jeśli tu kiedyś dojedziemy, to ten punkt dla mnie nabiera dużego znaczenia, te okolice 23,50-25, tak? Tylko tak jak wspominałem z perspektywy wykresu tygodniowego, to w wielu wypadkach będzie tak, że na wiele rzeczy będzie trzeba poczekać. Natomiast jedna rzecz, która mi nie dawała bardzo długi czas spokoju, to jest kwestia, że tak naprawdę z perspektywy wykresu tygodniowego nie było jakiegoś testu po wybiciu, tak, że wychodzimy, rynek potwierdza to wyjście testem tego górnego ograniczenia, czy jeszcze jednym testem i później odjeżdża we właściwym kierunku. I stąd być może są te problemy, na które Edek napotkał powyżej figury 1.20, i stąd być może kwestia tego, że tak sobie to próbuję wyobrażać, Edka, i był moment, bo ja bardzo, no, bardzo często o tym wspominałem, że pewne rzeczy mi tutaj nie pasują i był moment, kiedy Edek zaczął się cofać na wykresie tygodniowym tutaj, nie mówię o tym tutaj, mówię o tym miejscu tutaj, bo stąd zeszliśmy poniżej ostatniego tego miejsca popytowego, które wyciągało nas do góry. Kiedy zaczęliśmy tutaj schodzić i była pierwsza podbitka i kiedy zamknęliśmy się poniżej znowu istotnych poziomów z perspektywy wykresu tygodniowego, czyli poniżej tych minimów tutaj związanych z tą podbitką, po zejściu niżej dla mnie to było... Ta świeca była tak zwaną ukrytą podażą i biorąc pod uwagę rzeczy, które sobie mierzyłem, najprostsze rzeczy czasami najlepiej działają, to ja sobie zmierzyłem, że ok, jakaś równość ruchów, jeśli by tutaj jeszcze runęły stop lossy, no to istnieje prawdopodobieństwo zejścia w kierunku właśnie
tej strefy, górnego ograniczenia tej strefy konsolidacji, z której się wybijaliśmy, plus potencjalna strefa popytowa na zasadzie wzrost, baza, kontynuacja z wykresu tygodniowego. I tak jak pewne punkty idealnie pasują do siebie, jeśli chodzi o potencjalną podaż tutaj z tej perspektywy, no to tak tutaj pewne punkty zaczęły mi się spinać, tak? Tyle tylko, że zaraz to będzie widoczne na dziennym i o tym też rozmawialiśmy swojego czasu, robiąc analizę, zwłaszcza, że pewne rzeczy tutaj, kolejna rzecz, która nie przestała mi się dopinać, to zazwyczaj jeśli mówimy gdzie jak gdzie, na rynku finansowym, przepraszam, na rynku walutowym, jeśli mówimy o równości ruchów, to zazwyczaj nie jest tak, że ten drugi ruch jest krótszy, ten drugi ruch jest zazwyczaj odrobinę dłuższy tylko po to, żeby połapać jeszcze dodatkowe stop lossy tych, którzy grają na idealnie od punktu do punktu. No i to mi nie przypasowało, tak? Natomiast jak ja sobie tego etka później na bazie wykresu tygodniowego, bo schodząc niżej to za każdym razem wyglądało, ta sytuacja była dynamiczna, ale jak ja sobie tego etka rozrysowywałem? I teraz nie wiem, czy pamiętacie, pytałem Państwa, jak to w książkach wygląda, kiedy mamy tego typu układ, to w wielu książkach jest napisane, że skoro bierzemy ten szczycik tutaj, no to tutaj stop buy jakieś są, tak, do otwarcia długich pozycji, a stop loss jest pod tym dołkiem i w wielu książkach ten dołek nazywany jest tak zwanym dołkiem aktywnym. Ja powiem tak bardzo przekornie, no, że nie jest to prawda tak do końca, że ten dołek jest aktywny. Ten dołek nie jest aktywny. Nie ma takiej opcji na rynku walutowym, żeby ten dołek był aktywny. Ten dołek jest aktywny. Tu nam się pozmieniają pewne rzeczy i pewnie na innych klasach aktywów jest bardzo podobnie. Do czego zmierzam? Że to, że ten dołek jest aktywny, że tak jest w wielu książkach napisane, to wszyscy, którzy manipulują rynkiem walutowym, doskonale o tym wiedzą i popatrzcie sobie znowu nie na wiarę, a na sprawdzenie, zretestowanie, że te miejsca są jednym z lepszych do tego, żeby próbować szukać pozycji. Nie retest tego miejsca. Zresztą rozmawialiśmy, jak będziecie oglądali to na wykresach, to będzie troszkę na zasadzie takiej, czy lepiej kupować na wsparciu, czy lepiej kupować na poprzednim oporze, tak? W książkach jest, że lepiej kupować na wsparciu, a my rozmawialiśmy, że tak naprawdę z doświadczenia i próbując zdobyć odrobinę przewagi nad rynkiem, lepiej próbować kupować na poprzednim oporze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym kwestia tych swingów tutaj, no to jeśli popatrzymy na ten układ tutaj, no to nie ta górka tutaj była aktywna. Ta górka to była płynność, której rynek tutaj zaczął szukać, tak? No to z perspektywy wykresu tygodniowego, idąc dalej tym tropem, zwłaszcza kiedy tutaj zanegowaliśmy to wyjście górą, okay, no to robiłem sobie i to już robiłem od tego momentu, kiedy runęły te minima 2 tygodnie temu. No to zrobiłem inne mierzenie, w miarę proste, tak? Wziąłem sobie cały ten ruch tutaj, wziąłem sobie cały drugi ruch potencjalny, w ten sposób sobie próbuję wizualizować. No i teraz mi wychodzi praktycznie idealnie w punkt. Jeśli wiemy, że 1:1, to zazwyczaj na walutowym drugi ruch jest odrobinę dłuższy, to jest praktycznie wtedy idealny dojazd do mojego potencjalnego miejsca popytowego. Tu jest zaraz poniżej drugie. No i teraz wygląda mi to znacznie bardziej realnie, tak? Czyli jak zamknęliśmy się w zeszłym tygodniu, jak zamknęliśmy i teraz już przechodzę do obecnej sytuacji na etku i będą Państwo widzieli mój tok rozumowania. To jak zamknęliśmy się w zeszłym tygodniu po payrollsach, mimo obrony intraday, co widzieliśmy i co jeszcze będziemy za chwilę ewentualnie rozmawiali o czym, to jak zamknęliśmy się tutaj poniżej tego dołka sprzed 2 tygodni, no to zresztą myślę, że jest chyba po części, bo tutaj spotkanie zorganizowane na zasadzie Forex Club Tickmill. Ja w niedzielę czasami, znaczy w każdą niedzielę próbuję takim przed otwarciem parę zdań na temat eurodolara i dolara z jenem powiedzieć. Jak Państwo sobie na Forex Clubie znajdą wideo z ostatniej niedzieli, to pewne rzeczy już tam były też powiedziane. Zresztą na tych wideo najczęściej jest ta analiza z wyższego horyzontu czasowego. To tak, żeby nie było, że dzisiaj coś tam potrzebowałem wymyślić na okazję spotkania. Nie, bo to są rzeczy, które no, na co dzień robię i na co dzień o nich mówię. No to dobra, no to skoro ja już sobie zacząłem myśleć w niedzielę, co może być dalej, no to pierwszą rzeczą dla mnie
skoro mielibyśmy ewentualnie ten scenariusz realizować, a próbując zastanowić się, bo to jest wykres tygodniowy, czyli tutaj fundamenty mają szansę, znaczy niech mają szansę, są bardzo istotne z tej perspektywy, a ja sobie wziąłem pod uwagę trzy banki centralne i z tej układanki wychodzi mi, że no dolar tak przez przypadek może tutaj najlepiej na tym wyjść, tak? Oczywiście jest kwestia związana z Waszyngtonem i tak dalej, czyli politycy mogą mieć wpływ, ale same banki centralne, biorąc pod uwagę, jak to wygląda, no to rzeczywiście dolar ma szansę, zwłaszcza, że jak spojrzycie, a ja spoglądam na rentowności chociażby na dziesięciolatki, to w tej chwili, nie wiem jak to wygląda teraz po tym cofnięciu, ale byliśmy powyżej istotnych poziomów 2,40, w okolicach 2,42, no i na indeksie dolarowym byliśmy powyżej 94,10, bardzo istotnego poziomu. To, czego na dolarze potrzeba bykom, to zamknięcia powyżej 94,10, jeśli odpuszczą, ale tutaj widzę, że w tej chwili już ratują. Gdyby odpuścili, no to górny cień dla dolara nie byłby dobry. Ale do czego zmierzam? Na wykresie tygodniowym, w związku z tym na ETK-u na wykresie tygodniowym ja sobie zrobiłem od razu kwestię tego typu, że pierwszą potencjalną podażą dla mnie będą te minima tutaj związane. No to jest jakby akurat naturalne, tak? Czy na zasadzie luk, czy na zasadzie, to możecie znać różniście. No to skoro już sobie zacząłem rozpatrywać i głównym scenariuszem na ten moment jest retest 14,50 z założeniem, że jeśli zamkniemy tydzień powyżej tego poziomu, no to będę musiał robić wiele rzeczy od nowa, okay? Czyli mam drugą stronę, jestem ukierunkowany tutaj lekko na południe, moja druga strona medalu mówi mi o zamknięciu tygodnia powyżej 18,10, okay? To był mój punkt wyjściowy na euro-dolara w poniedziałek rano. Na wykresie dziennym, co mam na wykresie dziennym? Na wykresie dziennym tu mamy miejsce związane z ostatnim Europejskim Bankiem Centralnym. O tym sobie rozmawialiśmy w czwartek, to jest to miejsce bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Ostatnie spotkanie Europejskiego Banku Centralnego. Okay. Pewne rzeczy zaczynają się spinać, tak? Czyli był tak, spadaliśmy po Europejskim Banku Centralnym, napoczęliśmy te poziomy, cofnięcie, wyjście górą. Okay? No to później cofnięcie z naturalną obroną. No i zeszły tydzień, payrollsy, domknięcie. Domknięcie poniżej, czyli kierunek, który szukaliśmy w czwartek z tymi krótkimi, gdzie tam brakło 8 pipsów, kierunek był właściwy. I teraz okej, no tym razem się nie udało, ale tu pewne rzeczy jeszcze będą miały szansę się pojawić. I teraz jaki był problem u mnie z poniedziałkiem tutaj z tym wykresem dziennym, biorąc pod uwagę, że zeszliśmy poniżej tutaj nawet cen zamknięcia, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny. Jak ja próbowałem pod tego ETK-a w poniedziałek, jak próbowałem pod tego ETK-a poniedziałkowego podejść? Mianowicie, zszedłem sobie w tym wypadku na wykres godzinowy, okay, i popatrzyłem sobie na zachowanie rynku w zeszłym tygodniu, ale intradayowo, tak żeby widzieć z każdego dnia, co tam mniej więcej się działo. No i z tej perspektywy, i myślę, że to była odrobina błędu, z tej perspektywy myślę, że to były te właściwe chyba stopy. W każdym razie mój tok rozumowania następujący. Przede wszystkim próbowałem tutaj znaleźć potencjalną podaż, która naruszyła w zeszłym tygodniu te minima związane tym punktem, tak? No to ta podaż według mnie, ten punkt decyzyjny na wykresie godzinowym był tutaj. To był dla mnie punkt decyzyjny. Teraz
O ile wiedziałem w poniedziałek, gdzie są minima, gdzie może działać podaż od razu w poniedziałek, ok, to ja sobie pomyślałem w ten sposób. Skoro w czwartek mieliśmy taki spike, w poniedziałek mieliśmy taki spike, to być może, widząc ten spike w poniedziałek, ja się zastanawiałem, czy może poprawimy jeszcze w poniedziałek, może dzisiaj poprawimy. Chodziło mi o to, że mogła to być potencjalna pula stop lossów, a z perspektywy intraday, w przypadku wykresu tygodniowego, spike by tutaj mógł zadziałać. Mój tok rozumowania było oczekiwanie na próbę sprzedaży w tym rejonie, tak? No niestety jest tak, jak jest. Zresztą tu kilka czynników, poza tym, że to jest potencjalna podaż, potencjalny punkt decyzyjny, gdzie spadaliśmy do dołu. To jeszcze spoglądając na to sytuację, z którą mieliśmy do czynienia z lewej strony wykresu, to pewne rzeczy tutaj, jeśli przeciągniemy tą podaż, no to pewne rzeczy no wyglądają od razu naturalnie, tak? Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę tylko tutaj cenę zamknięcia, no to pewne rzeczy związane z tą podażą intradayową wyglądają naturalnie. Niestety, póki co nie wzięliśmy tych stop lossów. Natomiast za każdym razem, podobnie jak to zrobiliśmy w czwartek, ja potrzebuję mieć określony potencjalny cel i o ile minima, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu w czwartek, tak, zostały obronione w ramach payrollsów i wtedy się dla mnie to jest, jak już naruszone, to znacznie łatwiej do przebicia, okay? No to próbując spoglądać na ETK, gdzie możemy jechać z perspektywy wykresu tygodniowego, no poza tym, że z tego mierzenia wychodzi nam ta strefa 14,50 plus górne ograniczenie związane z tą konsolidacją, okay, to ja muszę wiedzieć, gdzie po drodze może mnie czekać niespodzianka. Pierwszym miejscem, gdzie tu może nas czekać niespodzianka, są okolice 1,15,85. Gdyby chcieli kończyć biznes, to jest chyba tutaj widoczne. Na zasadzie takiej, że ja potrzebuję mieć to miejsce odniesienia, nie żeby, nawet jeśli tu będą się walić, sypać, nie wiadomo jak spadać, to nie po to, żeby tutaj wchodzić w longi, a być może na bardzo niskim horyzoncie czasowym układ wyjdzie longowy, ale żeby wiedzieć, jak będę podejmował decyzję intraday, to żeby nie targetować od razu nie wiadomo gdzie, tylko targetować miejsce, które na pierwszy rzut oka jest znacznie bardziej logiczne, bo my stąd możemy mieć próbę odreagowania, podbicia, na przykład w stronę tego górnego cienia 16,90, co by się wiązało, że jeśli przebijemy 16,90, 16,70, o których przed chwilą wspominałem intradayowo, powrót tam będzie naturalnym retestem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taki jest mój tok rozumowania. Czemu nie wyżej? Tomasz, w którym miejscu, proszę mi powiedz? Na H1 jestem. Mówisz o tym wyżej miejscu? Tyle tylko, że okej. Mi chodzi o kwestie związane, już ci wytłumaczę, mi chodzi o kwestie związane z tym, co tutaj widzimy w ramach tego ruchu i punkt decyzyjny, ostatnia biała świeca przed miejscem, z którym spadaliśmy, tak sobie weźmiemy te ruchy tutaj plus 50%, reguła 50%, o tym chyba nie mówiliśmy, ale to mam nadzieję, że będzie, no ciężko w ciągu 3 godzin wszystko powiedzieć, ok? Czyli tak, to był popyt, który został złamany, a to była ostatnia biała świeca przed łamaniem, w związku z tym i najbliżej minimów tygodniowych, o których przed chwilą wspominaliśmy z wykresu tygodniowego. I podobnie byłoby odwrotnie. Jeśli będziemy wybijać tutaj
od spodu ten do góry, to będzie mnie interesowało miejsce, gdzie jest ostatnia spadkowa świeca przed tym, jak zawracają, wybijają. I to jest wtedy tak zwany punkt decyzyjny. Nie tyle, że w punkt, natomiast w okolicach tego, schodząc na niższe horyzonty czasowe, warto się rozglądać za pozycjami zgodnie z kierunkiem. Okay? Bo tutaj na górze, to o czym mówiłeś, to jest na... Ja się zgodzę, że mógłby być brany jako kolejny punkt, bo to jest jakieś 20 pipsów pewnie wyżej, mógłby być brany jako kolejny punkt. Tyle tylko, bo tu moglibyśmy mówić o tym całym ruchu. Ja się z Tobą zgodzę o całym swingu i tak dalej. To jestem, jakby dociera to do mnie, to nie jest tak, że mam klapki na oczach. Natomiast tu jest miejsce według mnie, gdzie próbowali ratować te dołki związane z tym pinem dolnym. OK. Ostatnia biała świeca i decyzja o tym, że nie bronimy tego. Plus pasowało mi jeszcze kwestia związana z tym, że jeśli będą wybijali te stop lossy, to do tej strefy jest około 15 pipsów, no to jeśli to miały być stop lossy, to nie powinny sięgnąć tak naprawdę więcej niż 20-25 pipsów. Ale o tym będziemy mówili troszeczkę, tak samo jak wspominałem Państwu chyba o tym, że nie jest to nigdzie potwierdzone, nam nie powie, że tak jest, ale z wielu źródeł już to do mnie docierało. A propos tego, jak się ruszają market makerzy, to są cykle 90-100 pipsów i w przypadku korekty to jest 45-50 albo 12-22. Natomiast to nie jest nigdzie potwierdzone, tego nie znajdziemy nigdzie w książkach i jakby, żebyśmy się też nie zafiksowali, bo ja tak miałem kiedyś, szukałem tylko cykli 90-pipsowych, tak? I jest to kompletnie źle do tego podchodziłem, tak? Teraz tak, dostałem zapytanie od Państwa w kilku mailach a propos linków do kilku wideo na YouTubie i przyznaję szczerze, że mimo, że już po czasie jest, zawsze mógłbym się wyłgać, że po czasie, miałem je mieć na dzisiaj, no ale zawaliłem, proszę mnie gonić w czwartek, jako że to będzie w czwartek nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Także linki mam już nawet wynotowane. To proszę mi ewentualnie przypomnieć. I tyle. Czy jest... No bo ta analiza, ona została zrobiona odrobinę szybko. Chciałem Państwu pokazać tok rozumowania. Chodzi o to, że najpierw biorę z wyższego horyzontu czasowego, pewnie, że próbuję ogarnąć jak największy horyzont. Jeśli chodzi o horyzont czasowy na zasadzie takiej kilka miesięcy nawet wstecz, tak? Jeśli gdzieś w pobliżu nie ma punktów związanych z przeszłością, to patrzę sobie na tygodniowym najbliżej, co się da. I w tym wypadku na tygodniowym najbliżej, co się da, to była kwestia tego, że po pierwsze przebiliśmy minima w ramach obrony tego swingu podwójnego, tak, to tu pojechaliśmy dopiero, ale to ja nie wiedziałem wcześniej, stąd ja dopiero w piątek ostatnim tykiem, jak zamykaliśmy się poniżej, powiedziałem ok, prawdopodobnie wracamy i trzeba to zmierzyć inaczej, czyli mi nie było potrzebne coś, lewa strona wykresu, że dzisiaj, ja dopiero o tym wiedziałem w piątek na zamknięciu, tak. A próba szukania shortów tym razem jeszcze nie wyszła. Do czego zmierzam? Najistotniejsze punkty z wyższego horyzontu czasowego. Nie ma ich blisko w pobliżu, schodzę na dzienny, szukam tego, co się stało na dziennym. Na dziennym co się stało? Na dziennym to jest też kwestia tego, że zeszliśmy w cenach zamknięcia poniżej poziomów związanych z Europejskim Bankiem Centralnym. Tu na dziennym, bo nie dokończyłem, jest kwestia próby dokończenia biznesu, to o czym rozmawialiśmy z perspektywy wykresu tygodniowego, że jeśli zejdą, to aż pierwszym punktem jest tutaj, a drugim dopiero konsolidacja. I tak dalej, czyli taka tak zwana checklista. Dobra, co widzę? Widzę tak i tak, zamknięcie było niżej, ok, schodzę na dzienny, jest szansa, żeby kontynuowali, jest szansa, schodzę na godzinowy i tej swojej podaży szukam. Jeśli jej nie widzę w układach tych, o których sobie rozmawialiśmy, na wyższych horyzontach czasowych, ok? Także w takim mam nadzieję, telegraficznym skrócie, ale w miarę jasno. Ja myślę tak, że będziemy mieli o wiele więcej czasu w czwartek, o te pół godziny więcej, to myślę, że ewentualnie niewyjaśnione rzeczy, jakieś pytania, które się nasuną po naszym dzisiejszym spotkaniu,
jak najbardziej wskazane. Tyle ode mnie. Przede wszystkim nie dajcie się złapać jutro w pułapkę, jeśli chodzi o Fed. Bardzo istotna podpowiedź. W przypadku, to jest chyba jeden z niewielu banków centralnych, który kiedy podejmuje swoją decyzję, to najpierw jest jedna wielka manipulacja, a tak naprawdę rynek, czyli jak się dziś jutro w którymś momencie będziecie szukali miejsca, a gdzieś wam coś ucieknie, nie próbujcie szukać czegoś na siłę jutro, bo prawdziwa reakcja w wielu przypadkach, jeśli chodzi o dolara po Fedzie, następuje albo 12 godzin, czyli jak wchodzi Europa, a i to nie zawsze, najczęściej to decydują Amerykanie, ale po tym jak kurz opadnie, czyli Amerykanie będą decydowali w czwartek, a w czwartek będą musieli jeszcze zadecydować, jak wybrnąć z Europejskiego Banku Centralnego i Bank of England. Fajerwerki w czwartek prawdopodobnie można powiedzieć w ciemno murowane, chociaż nigdy nie mów nigdy. Jeśli nie ma pytań, ode mnie to tyle. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że kolejny raz znaleźliście czas o 18 we wtorek. Przypominam, czwartek o 9 startujemy z sesją live, otwarcie w Europie. Trzymajcie się ciepło, ja mam na imię Piotr, to było spotkanie w ramach edukacji z Tikmilem, sesji edukacyjnej. Dziękuję ciepło, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.